Tczewscy policjanci podsumowali rok 2019. Ze statystyk wynika, że wykrywalność przestępstw kryminalnych wzrosła. Rzecznik policji przypomina również o rzadkich, nietypowych zdarzeniach, które miały miejsce w powiecie tczewskim w minionym roku. W 2019 roku na terenie powiatu tczewskiego do jedynego zabójstwa doszło w Rożentalu koło Pelplina. Rzecznik policji wymienia kolejne liczby podsumowujące miniony rok. W zeszłym roku na terenie powiatu tczewskiego wszczęto 2863 postępowania. To o 232 mniej wszczętych postępowań niż w 2018 roku. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 2019 roku tczewscy policjanci odnotowali na poziomie 71%. To o 2% więcej wykrytych przestępstw niż w 2018 roku. W 2019 roku mundurowi zatrzymali 106 osób poszukiwanych. Policjanci podczas codziennych służb w 2019 roku wyeliminowali z dróg powiatu tczewskiego 52 nietrzeźwych kierujących. Policjanci ruchu drogowego w zeszłym roku przeprowadzili 19 355 badań kierowców na zawartość alkoholu. To o 457 badań więcej niż w 2018 roku. Mundurowi w 2019 roku zatrzymali 96 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. W 2018 roku 25 kierowców straciło prawo jazdy za to wykroczenie. Czy były jakieś przestępstwa, które zaskoczyły samych policjantów? Czy w 2019 roku było parę takich zdarzeń nietypowych. Młody mężczyzna, który chciał ukraść autobus, w związku z tym wpadł na pomysł, żeby otworzyć go, odpalić, jednak w związku z tym, że nie miał uprawnień do kierowania tym pojazdem, nie potrafił nim odjechać, został zauważony przez świadków, przez osoby tam również dozorującą, został ujęty, a następnie przekazany policjantom. Pamiętam, w połowie roku było zdarzenie, gdzie kierujący spowodował wypadek, nie miał do tego uprawnień, a w samochodzie siedziało 10 pasażerów, którzy jechali do naszego miasta. Było to w Miłobądzu. Też pamiętam zdarzenie, gdzie 66-latka miała w swoim mieszkaniu, policjanci mając wcześniej swoje ustalenia, wiedzieli, że może dysponować narkotykami, pojechali sprawdzić tą swoją wiedzę. Faktycznie potwierdziło się, znaleźli w jej mieszkaniu 45 porcji narkotyków, była to amfetamina, w związku z tym policjanci doprowadzili też do prokuratury, gdzie ta osoba dostała dozór. Policjanci obalają stereotyp mówiący o tym, że do największej liczby przestępstw i wykroczeń rzekomo dochodzi na Starym Mieście. Nie możemy tego powiedzieć, gdyż jest tam nowoczesny system monitoringu. Dzięki niemu też również bazujemy na tych monitoringach nie tylko miejskim, ale też monitoringach nawet z banku. Też często publikujemy wizerunki sprawców przestępstw. Zresztą bardzo często zdarza się, że dzięki tym monitoringom ktoś powie, że nawet jest zamazany, ale ktoś już widzi, bo zna osobę, rozpoznaje sprawcę. W naszym mieście na ten czas jest bezpiecznie. Możemy dzięki oczywiście współpracy z mieszkańcami, bo nie tylko sami policjanci, ale też współpraca z mieszkańcami, współpraca poprzez ten monitoring. Nawet teraz możemy zauważyć, są kamerki samochodowe. Gdzieś zdarzy się, że ktoś nagra jakieś wykroczenie, bądź też przestępcę, który ucieka też, że czasami może powiązać, jak był ubrany. I to wszystko się łączy w całość, w cały materiał dowodowy, który jest przedstawiany przed sądem.